Co ty robisz? Zabijam potwory. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia pierwszego premierowego odcinka na moim kanale z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Tak więc, moi drodzy, najpierw przejdziemy sobie podstawę, a dopiero potem przejdziemy do dodatków fabularnych Serca z Kamienia oraz Krew i Wino. Także, moi drodzy, będziemy mieli wtedy już cały komplet Wiedźmina na kanale. Oczywiście Wiedźmina przedstawiać nikomu nie trzeba. Moi drodzy, jedynka zakończona, dwójka również, zabierajmy się za trójkę. Także moi drodzy, jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, a teraz zapraszam do świata Wiedźmina. Patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Jak każdą część zaczynamy opowieścią. Cesar wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ohydnymi rejktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemie, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biczem wojny. To kara bogów za nasze grzechy! Nie zapominajmy też o okrutnej plazie spoza naszego świata. Wszak Dziki Gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. No proszę. Wojna. Uhuhu. Ale koń stracił głowę. O
proszę, Geralt z Vesemirem. Fachowa robota w lewy oczodu. Yennefer w trakcie bitwy. No i pięknie. Proszę bardzo, śpią wiedźminy. Moren, wiedźmińskie siedliszcze nad rzeką Gwynlech. Teraz też nie wiem, czy to jest prawda, czy to mu się śni, czy o co chodzi. Czy wspomnienie? To tak dziwnie było, nie? O, proszę. A to nie Endriaga przypadkiem? I tak wyglądało, nie? Tylko takie trochę zminiaturyzowane, bo pamiętam, oj, że były większe. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Magic. I muszę cenzurować, bez goła dupa, no nie no. Miałam zamiar cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Vesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. Trochę blizn to Geralt posiada. No to na razie. No, na razie. Kim ty jesteś w ogóle, dziewojo? Geralt ucieszony, więc... Czyżby Yennefer? Tak mi się wydaje. Swoją drogą, to co Wiedźmin 3 zrobił źle, moim zdaniem, to to, że... Znaczy ten odstęp pomiędzy jedynką a dwójką. W jedynce, znaczy przepraszam, nie jedynką a dwójką, tylko dwójką a trójką.
bo w dwójce na sam koniec mniej więcej było coś, jakieś wspomnienie, że Yennefer gdzieś tam się pojawiła. I na tym koniec. I tutaj praktycznie wchodzimy do gry, gdzie Yennefer już jest. I to jest taki ogromny minus. No, brakuje mi tej fabuły, gdzie Geralt znajduje Yennefer, ona mu wyjaśnia, co się działo, cokolwiek. No, tak niefajnie. Po prostu taki czuję ogromny niedosyt. No i dobra, moi drodzy, witamy w Samouczku. Witaj w Samouczku gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Samouczek wprowadzicie w podstawową mechanikę gry. Każdy wpis zapisuje się w glosariuszu. Tam też znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat świata i rozgrywki. Jeżeli chcesz wyłączyć samouczek, możesz to zrobić w zakładce opcje w menu gry. Dobrze, moi drodzy, na razie zostawimy sobie te samouczki, bo to... Mimo wszystko jednak mogą się przydać. Nowy wpis o postaci Yennefer z Wengerbergu. No i bardzo ładnie. Zobaczmy. Piękne widoki. Minimapa i zadania. Minimapa widoczna w prawym górnym rogu pokazuje twoje aktualne położenie oraz okolice. Pod nią znajduje się lista aktualnych zadań do wykonania. Cholera. Jednak ładna ta nasza przełęcz. No ładna, ładna. To nawet nie podlega dyskusji, powiem wam. Kurde, chyba mam za dużą czułość myszki. 800 DPI. O, tak będzie dobrze. Znajdź klucz do sypialni przy użyciu wiedźmińskich zmysłów. Tu coś możemy śledzić, zbadaj. Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. O, mam klucz. A tu coś jeszcze jest? Perfumy? Bez i Agrest, oczywiście. Geralt, nie grzeb mi w kosmetykach. Tutaj to zapalanie i gaszenie tych świec podobało mi się. W Wiedźminie Trójce fajnie to zrobili. Tak jakby Igni zapalał, a Ardem gasił, nie? Tak, tak... No fajnie, fajnie to wygląda. Yennefer. Masz ładną bieliznę. Dobra. Pomyślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. To niewychowawcze i nierozsądne. Bądźmy nierozsądni. Masz rację, pójdę do Ciri. Dobra, bądźmy nierozsądni. Nie chcę być rozsądny. Aha, więc to takie buty. Zrobię sobie makijaż. A ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. O tak, taki bajer na pewno działa, nie? No dobra, idziemy sobie stąd. Otwarte. Dobra. Co, nie mogę... Nie mogę jeszcze biegać. Oho. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiłem notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje.
Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Rozpuściliśmy ją trochę. Jakie rozpuściliśmy? Ja od początku mówiłem, że Ciri trzeba surowej ręki. Mówiłeś, zgadza się. Ale dałeś jej sobie wejść na głowę, jak my wszyscy. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Okej. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! I dupa, mieczyk wypadł z ręki. No dobra, trzeba przyznać, że i tak jest dobra, nie? Piruet. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj! No właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Pewnie, że przez mury. A co sobie będziemy? Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Chyba jak spadniesz. No dobra. Także moi drodzy, jak widzicie, no mimo wszystko jest ciekawie. Ciri trenuje pod okiem wiedźminów. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. Ciri, bez wygłupów. Wtedy będę musiał chyba jeszcze pogrzebać trochę w ustawieniach, żeby zwiększyć płynność gry. Nie wiem czemu, ale tak mi się... Tak mi się wydaje, że... Żeby się przydało. Wygrałem. Bo masz dłuższe nogi. Jak już będę duża, to ci pokażę. Tak, pokażę. No. Okej. Okay. O, ale Wesemir ma minę. Czego się spodziewałaś? Aha. Jeszcze inni wiedźmini? Lambert Jeskel, chyba masz dobrze coś pamiętam. Do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze.
Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczym u pantera Tigris w Zerikanie żyjącej i Fizes niezdrowo bladej. Oho. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. Trwana bestia. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Podstawy, po kolei. Lecimy z tym. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko choćby do poziomu nowicjusza. Wyciągnij miecz, Geralt! No i moi drodzy, teraz trening walki. Od rycerzy w płytowych zbrojach przez eteryczne upiory po gigantów. Wiedźmini muszą być przygotowani do walki z każdym przeciwnikiem, niezależnie od tego, czy jest to potwór, czy człowiek. Dlatego dysponują bogatym asortymentem środków do walki. Podstawowym narzędziem pracy są dla wiedźminów miecze. Stalowy, którym walczy się z ludźmi, i srebrny do walki z potworami. Każdy wiedźmin posługuje się ponadto prostą magią. Znaki nie są tak potężne jak zaklęcia czarodziejów, ale można je rzucać bardzo szybko, używając tylko jednej ręki, przez co dobrze sprawdzają się w czasie walki. Wiedźmińskie szkolenie obejmuje również podstawy alchemii. Zabójcy potworów potrafią wytwarzać eliksiry bojowe, oleje nakładane na ostrze miecza i petardy eksplodujące po rzuceniu w cel. Proszę, oznaczanie celu. Wciśnij Z, aby zaznaczyć lub odznaczyć cel. Gdy zaznaczysz cel, wszystkie ataki będą wykonywane w jego stronę. Nie musisz oznaczać wrogów w walce, ale jest to pomocne, jeżeli chcesz się skupić na konkretnym przeciwniku. Szybkie cięcia. Raz, dwa, trzy. Dobrze, i teraz mamy zaatakować szybkimi cięciami, czyli wciskając. Mocne uderzenia, nie oszczędzaj się! Dobrze. Zaatakuj atakiem silnym, czyli lewy shift. A, i tak. Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. Oho. A w którą stronę wcisnąć alt? Trochę tak... Aby przeturlać się w stronę, wybierz kierunek i spację. O. I to chyba będzie taki częstszy unik, którego będziemy używać z tą spacją. Teraz warowanie z Ciri. Patrz, pod jakim kątem Geralt trzyma miecz. Ktoś? No i dobre. Nie ma blokować. Walczę z kupią kukłą. Śliczna sucho. Riposta. Cios, odpowiedź. Aha, naciśnij prawy przycisk myszki tuż przed atakiem wroga, aby wykonać kontratak. Okej. Okay. No, atakuj. Nie, atakuj. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy szybkie od menu, kłem. To jest tab. Proszę, i tutaj mamy wybór znaków. No, lepiej jest to zrobione niż w poprzedniej części. Dobrze.
aby rzucić znak w ciśniku. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Aha. Znak Quen przed obrażeniami niektórymi efektywne. Rzuć Igni, Geralt. Aż polecą iskry. Widzisz? Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się owiem. No i pięknie. Co jeszcze? Chyba Wesemira. Art, Geralt! Odpaliłem. No dalej! Art? Patrz, Ciri. Art każdego wybroci z rytm. Kolejna akcji. Siakrę, nie cierpię tego. No i pięknie. Akcji potrafi zamącić w głowie. Teraz Irden, pokaż jej Geralt. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. No, dalej! Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. Okej. Co teraz? Stań w miejscu... Aha, tym podświetlonym, dobra. Co? Przytrzymaj, po czym wycofuj w manekina i puść przycisk. Okej, okay, to kończy się samouczek walki, pięknie. Jeśli chcesz, możesz jeszcze potrenować z Wesemirem, aby zakończyć trening, po prostu schowaj miecz, wciskając C. Dobra, starczy. Starczy. Trening dowolny. O ty, ty. Takiś mocny? To ja ci pokażę. No dobra, chowamy miecz i koniec tego treningu. No, pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaś stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri! No? Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Coś przykuwa uwagę. Co to? Śnieg zaczyna padać, czy co? What the hell? Pod kukłą? O, rzecz mordę. Czekałem na ciebie, biały wilku. Nie! Uhuhu. A. Czyli to był sen. No dobrze. To cholera wie, czy nie sen proroczy, nie? Temeria, droga do Wyzimy, maj 1272 rok. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila, mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren,
grzała mi się w Bali, a obok... Triss. Yennefer. Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Znajdziemy. Nie o to się martwię. Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy. Albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowała. Czekaj. To jeszcze Geralt jej nie znalazł. Ona przecież zawsze pchała. Mi się wszystko pomieszało. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniło, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieść z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożce, wiesz którego. Może trochę prywatności? To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Aha. No, rozumiem. Znaczy, nie do końca, ale może to i lepiej. Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Aha. Słyszysz? Słyszę i czuję. Bóle. Bóle. Moi drodzy, potwory. Mieszkańcy kontynentu i Skellige nie mają łatwego życia. Nie dość, że wokół panuje wojna, to jeszcze wszędzie aż roi się od potworów. Potwory mają nad głowami srebrne paski, co oznacza, że należy z nimi walczyć srebrnym mieczem. O tytuł. Ile tych górów jest? Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Odnowa poziomu życia. Żywotność można zregenerować jedząc lub medytując, przy czym medytacja musi trwać przynajmniej godzinę.
Na poziomach trudności krew, pot i łzy i droga ku zagładzie, medytacja nie regeneruje żywotności. Jedzenie i eliksiry można umieścić w kieszeniach i sięgać po nie w czasie walki, wciskając R lub F, żeby regenerować żywotność. W górnej kieszeni masz jedzenie. Wciśnij R, aby coś zjeść i odnowić nieco żywotności. Dobra. O, coś zżarłem. Dobra, jest fajnie, a tu coś leży. Kryształowa czaszka. Z czarnego kryształu. Coś mi mówi, że należy do jem. Krew Gula i innego dziada. A, i tutaj widać takie rzeczy, czy mam coś do podniesienia, czy nie. No, jest fajnie. Mogą się przydać zawsze takie rzeczy. A swoją drogą... Dobra, bo tutaj mamy coś, co... Słychać. Dobra, gasimy ten... Łożesz mordę, ale tam guli jest na dole. Czy nie będę tam szedł, bo chyba... To nie jest w tym momencie odpowiednie. Ale spoko. Fajnie, fajnie, że w ogóle stworzenia można w ten sposób wykrywać, nie? Że tak jak one dźwięk wydają, czy coś. Dobra. Moi drodzy. W tym oto momencie... W tym oto momencie, moi drodzy, zakończymy ten oto pierwszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, i zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. Między innymi strona na Facebooku Satanus Gaming, Instagram, jak i również strona Patronite, moi drodzy, gdzie możecie zostać moim patronem, a to właśnie dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu powstają moje serie z gier, jak i również pojawiają się strumyki. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!